W ostatnim tygodniu nauczaliśmy na temat chrztu Duchem Świętym, chrztu w Duchu Świętym i mówiliśmy o tym, że to jest taki drugi akt przyjścia Ducha Świętego do naszego życia, gdyż pierwszym aktem przyjścia Ducha Świętego do naszego życia jest akt zbawienia, w którym ożywa nasz duch. On przychodzi jako tchnienie ożywcze, aby nas ożywić dla Bożego Królestwa. Natomiast w drugim tym akcie przychodzi po to, aby nas wyposażyć w moc do prowadzenia zwycięskiego życia. I dzisiaj chciałbym i obiecałem, że będę mówił na temat darów Ducha Świętego, bo nasz drogi Duch Święty, kiedy przychodzi w swojej mocy i objawia się, i mówiliśmy też o tym, że takim fundamentalnym, pierwszym znakiem, przejawem Ducha Świętego i Jego chrztu jest mówienie językami. I powiedziałem też, że będziemy mówić o darach Ducha Świętego i dzisiaj chwilę chciałbym powiedzieć o darach Ducha Świętego. I po pierwsze chciałbym powiedzieć, jakie one są i po co one są. Bo wierzący ludzie ciągle traktują obecność Ducha Świętego, Jego działanie jako jedna z opcji w życiu chrześcijańskim, a to nie jest jedna z opcji, to jest jedyny sposób życia po chrześcijańsku. Wiecie, jedną rzeczą jest być zbawionym, a drugą rzeczą jest po prostu wieść zwycięskie życie. Widzę wielu ludzi zbawionych nie ze zwycięskim życiem. A to, do czego Bóg chce nas prowadzić, to chce nas prowadzić do tego, żebyśmy mieli zwycięskie życie, żebyśmy byli światłem na tej ziemi, w której jesteśmy, żebyśmy byli tym świadectwem, które ogłasza, że Jezus Chrystus jest Panem, jest odpowiedzią. Amen. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, a Duch Święty przychodzi ze swoimi darami. Chciałbym wam pokazać to w liście do Koryntian. Paweł opisuje dary Ducha Świętego i pozwólcie, że przeczytam najpierw 12 werset, rozdział, pierwszy werset, abyśmy zrozumieli, jak bardzo ważne jest to, abyśmy mieli dary duchowe i w nich się poruszali. Nie chodzi o w Kościele tak bardzo, jak tak naprawdę bardzo nam chodzi w naszym życiu. W naszym życiu. Kościół to jest pewien jeden z efektów działania Ducha Świętego. Ale my potrzebujemy darów Ducha Świętego, żeby wieść zwycięskie życie. I pozwólcie, że przeczytam 12 rozdział, werset 1 mówi tak. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Paweł apostoł, jeden z największych apostołów, powiedział te słowa. Co do darów duchowych, to naprawdę nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy, że potrzebujecie mieć absolutną świadomość na temat darów duchowych. I mówi, i potem wymienia te dary i w 7 wersecie czytamy takie słowa. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu i jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie tak, jak chce. Bardzo wiele tych darów, okazuje się, jest tu wypisane. Jeśli nie zdążyłeś policzyć, to ci powiem, jest ich aż 9 darów. I to, co mnie zadziwia, jeśli chodzi o dary, które są wymienione, dary Ducha Świętego, zadziwia mnie to, że 5 z nich, 5 z tych darów ewidentnie są darami mowy. Wow, do mnie to mówi, słuchajcie. 5 darów z 9 darów Ducha Świętego są darami mowy, a 4 pozostałe i tak bez mowy się nie obywają. To do mnie mówi, że Duch Święty pierwszą rzeczą, którą się tak naprawdę zajmuje w naszym życiu, jest język. Zmiana języka. Dźwięku, który wydajemy jako dzieci Boże. To jest tak bardzo ważne i tak bardzo zaniedbywane. Oczywiście są nauczania na temat mocy słowa, na temat tego, że żyjemy tak, jak wypowiadamy, że ogłaszamy i rzeczy się dzieją. My to o tym mówimy oczywiście bardzo często, ale tak naprawdę to jest jeszcze ważniejsze, niż nam się wydaje. Popatrzcie, Biblia mówi tak, że dar proroctwa
darmowy mądrości, darmowy poznania, dar języków i dar wykładania języków. 5 darów dotyczą zmiany twojego języka. Powiedzcie ze mną, wow. Nie wiedziałem o tym. To jest niesamowite, ale rzeczywiście tak jest. Pozostałe dary, które były, mówię o dar wiary, dar uzdrawiania, dar rozeznawania duchów, tak? I jeszcze dar mi jeden uciekł. Cudów, czynienia cudów. Dziękuję ci, Joriczko. Po prostu jesteś najlepszy, mój sufle. Wszystkie te dary są niesamowite, ale 5 z nich dotyczy języków. Dar mądrości, wypowiadania mądrości, to jest mowa mądrości dosłownie oznacza wypowiadanie mądrości. Duch Święty przychodzi we właściwym momencie, znacie ten fragment, który mówi, że nie przygotowujcie sobie, jak przyjdziecie pod sąd, was dadzą, nie przygotowujcie sobie mowy obronnej, dlatego że Duch Święty da wam mowę i będziecie wiedzieć, co w danym momencie mówić. To jest dokładnie mowa o tym darze mądrości, który możemy wypowiadać w sytuacjach, w których zadziwienie możemy obserwować i mówić, skąd ja tą mądrość posiadam. Wypowiedzieliśmy coś, a potem się zastanawiamy, skąd to znamy. To chcę ci powiedzieć, to jest właśnie dar wypowiadania mądrości. I jeszcze jedną rzeczą jest ciekawe, jest to taki też dar, on jest łączony z takim darem doradczym, że możesz powiedzieć rzecz, i to jest najciekawsze, powiesz prosta rzecz, która nie wymaga skomplikowania, a tylko przez posłuszeństwo tego, który to usłyszał, dokona się cud. Bo Bóg zawsze wejdzie w to słowo, za którym stanął w darze swoim. Jeżeli wypowiedziałeś mądrość, po prostu zrób to i ktoś po prostu to zrobił, doświadczy cudu i zmiany w swoim życiu. Dar wiedzy, dar wypowiadania wiedzy to jest ten dar, w którym możemy rozpoznawać i poznawać rzeczy, które ktoś nie ujawnia, nie mówi, nie widzimy, nie rozumiemy. Dar takiego rozpoznania tego, co mówią. Kiedy ja mówię, modlisz się o ludzi, rozmawiasz z nimi, proszą cię o modlitwę, zawsze słuchaj tego, co nie mówią. Słuchanie tego, co oni nie mówią, to oznacza słuchanie Ducha Świętego, który mówi w tobie. I wtedy tam przejawia się w wspaniały sposób dar wiedzy i możesz pójść jakby z tą wiedzą. I kiedy byliśmy nawet teraz na wyjeździe Freedom, słyszeliśmy takie świadectwa. Przyszłam z czymś, żeby się pomodlić, ale zaczęliśmy się modlić i nagle wyszły rzeczy, których nie wiedziałam nawet, że zapomniałam, że trzeba by było je omodlić. To jest dokładnie dar wiedzy. Duch Święty nie chce nas zostawić bez zrozumienia, co się dzieje w naszym życiu i dlatego przychodzi w odpowiednim momencie, aby nam usłużyć. Innym z darów, który tutaj widzimy, jest to dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jest to dar, w którym możemy kłaść ręce na chorych, a ci będą odzyskiwali zdrowie nie poprzez medyczne działanie, ale poprzez modlitwę i poprzez nałożenie rąk i ogłoszenie uzdrowienia możemy doświadczać Bożego działania nadprzyrodzonego przez uzdrowienia chorych. Dlatego to niesamowite jest, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy używamy daru uzdrowiania, nagle ludzie po prostu są dotykani i mówią, wow, to jest prawdą. Któż mógłby czynić takie rzeczy, jeśli by nie był z Boga, jeśli to nie byłoby od Boga. Dar czynienia uzdrawiania właśnie jest takim darem. Inny z darów jest dar czynienia cudów. Jezus na przykład rozmnożył chleb i rozmnożył ryby. Jezus dokonywał cuda, które były zadziwiające. I Bóg udziela też tych darów, dar czynienia cudów. Inny z darów, jest kolejnym darem, jest dar rozeznawania duchów. I to jest niesamowite, jak pamiętam, nigdy tego nie zapomnę, jak któregoś dnia pracowałem w jednej firmie i mój szef mnie poprosił, żebym pojechał razem z nim gdzieś tam gdzieś do jego ojca po coś, już nie pamiętam. I pojechałem z nim i weszliśmy do pewnego budynku i ja nie wiedziałem, co to za budynek, nie zwróciłem uwagi, gdzie wchodzimy i weszliśmy do biura, bo właścicielem tego budynku był ojciec mojego szefa. I kiedy weszliśmy do biura, nagle poczułem, jak mnie dusi. Nie wiedziałem, co mnie dusi. W ogóle nie rozumiałem, po prostu czułem, jak nie mogę oddychać. I wtedy pomyślałem sobie, że to jest coś duchowego, coś zadziwiającego. Więc zacząłem się modlić w językach, w darze języków. Zacząłem się modlić i nagle poczułem, jak mnie się uwolniło tu. I w tym momencie, kiedy mnie to się uwolniło,
właściciel, ten szef po prostu, ten właściciel tego budynku, w którego biurze byliśmy, nagle zaczyna się dusić i mówi, nie mogę oddychać. Otworzył okna i mówi, idźcie już stąd, dosłownie do nas mówi, idźcie już stąd, idźcie, opuśćcie moje biuro. I ja zrozumiałem wtedy, że mam do czynienia z duchową siłą, która jest demoniczna. I kiedy wychodziłem, nagle zwróciłem uwagę na jedne drzwi. Bionergoterapeuta, radiesceta, masaże uzdrawiające, akupunktura, akupresura. Wychodzę, dom magii uzdrowienia i uzdrowienia. Ja mówię, o, fajnie wszedłem. Zobaczcie, ale wszedłem tam z powodu daru, który jest, Ducha Świętego, który we mnie mieszka. On mi dał od razu poznanie, że jestem na terenie wroga i muszę zacząć duchową walkę. Potrzebujemy rozeznawać duchy. Paweł apostoł kiedyś chodził po Antiochii, tak? I za nim wołała kobieta i mówiła, to są synowie Boga Najwyższego, Jego słuchajcie. Wow, jakie wołanie, jakie rozpoznanie. I za każdym razem, kiedy oni przychodzili, ona krzyczała, to są synowie Boga Najwyższego, Jego słuchajcie. Ich słuchajcie. I Paweł w pewnym momencie się zdenerwował, odwrócił się i zgromił demona i demon z niej wyszedł. Ja siebie zastanawiałem, jak się nie mogę? Przecież ona mówiła takie fajne słowa, jakbyśmy tak chodzili po Wrocławiu, a za nami babki by latały, mówiły to syn Boga Najwyższego, Jego słuchajcie, to ja bym tak chodził. Ale Paweł chodził w rozpoznaniu ducha, bo okazuje się, że nie jest znaczenie to, kto co mówi tak do końca, jak znaczenie ma, w jakim duchu się porusza. Dlatego tak bardzo ważny jest dar rozeznawania duchów. Innym z darów jest dar mówienia językami. Okazuje się, i mówiliśmy o tym, że mówimy językami, za chwilę będziemy o to szerzej mówić, więc pójdę dalej. Następnym darem jest dar wykładania języków. Jeśli mówimy językami, Bóg daje nam możliwość zrozumienia, co mówimy tymi językami. I jeszcze jeden dar, który zostawiłem na koniec, jest właśnie dar proroctwa. I teraz chciałbym wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, ponieważ będę mówił za chwilę o darze języków i darze proroctwa, dlatego że właśnie w rozdziale 12, 31 werset kończy się tak. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I to słowo starajcie się usilnie jest niezwykle mocnym greckim słowem. Tam jest powiedziane, żeby wziąć udział właściwie w takich zawodach, tak jakby w takim współzawodnictwie, aby starać się o dary duchowe, o wszystkie dary duchowe. I teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jakie dary dotyczą ciebie? Których darach, które dary Bóg chce tobie dać i jak to rozpoznać? Ponieważ czytaliśmy przed chwilą, jednemu dany jest dar taki, drugiemu taki, jeszcze innemu taki i tak dalej. I Bóg, Duch Święty sprawia każdemu według tak, jak chce. I nie wiem, czy zaskoczę was, czy nie, ale chcę wam powiedzieć, że wszystkie 9 darów, które są tu wymienione, są w jednym chrzcie Ducha Świętego udzielone tobie. Wszystkie bez wyjątku, Bóg nie pominął nic, przyszedł ze wszystkimi. Kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, on nie omija żadnego z darów, które wymieniłem, ale wszystkie przynosi ze sobą. Łącznie z czynieniem cudów, łącznie z uzdrawianiem chorych, łącznie z darem wiary, ze wszystkimi darami, które tam są, proroctwa, języków i tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie, no ale pastorze, przed chwilą czytaliśmy, jednemu dany jest taki, jednemu, a Duch sprawia we wszystkich tak, jak chce. Ten fragment jest często niedobrze rozumiany z prostego powodu. Zapominamy o tym, że pierwszy list do Koryntian jest głównie instrukcją zachowania w czasie nabożeństwa, w czasie, kiedy Kościół się gromadzi. Jest mowa o tym, w jaki sposób trzeba się funkcjonować, w jaki sposób się ubierać, jest mowa o tym, w jaki sposób wieczerzę pańską odprawiać i jest też mowa o tym, w jaki sposób funkcjonować w darach duchowych.
Więc kiedy Paweł mówi, że kiedy się gromadzimy, używajmy, Duch Święty sprawia, że jeden mówi językami, inny je tłumaczy, jeszcze inny prorokuje, inny modli się i uzdrawia, jeszcze inny ma dar czynienia cudów. To jest mowa o regularnym nabożeństwie, w którym się spotkaliśmy i te dary się zmanifestują w różnoraki sposób, tak jak Duch pozwala i się porusza. Ale jeśli chodzi o Twój osobisty chrzest w Duchu Świętym, nie jesteś wyposażony częścią Ducha Świętego. Nie jesteś wyposażony tylko jakimś kawałkiem Ducha Świętego, ale jesteś wyposażony całym Duchem Świętym. Ten sam Duch Święty, który mieszkał w Jezusie, ten sam Duch Święty mieszka w Tobie. On nie osłabł, nie przyszedł z czymś słabszym, z czymś mniejszym, ale wypełnił całe Twoje życie. Dziwne by to było, gdyby jakieś dary były podzielone i ograniczone zgodnie od tego, od między ludzi i potem gdyby Paweł nas nauczał, aby starać się o dary, tak jak w 14 rozdziale czytamy, posłuchajcie, 14 rozdział, werset 1, mówi tak: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. To znaczyłoby, że już część ludzi musiałaby być wyłączona z tego słowa, ponieważ tylko niektórzy mieliby dar proroctwa, a to by oznaczało, że tylko niektórzy mogą prorokować. A jeśli niektórzy, to Paweł mówił nie do wszystkich, tylko do niektórych. Tymczasem Paweł mówi do nas wszystkich. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Zatem do prorokowania są powołani wszyscy i cały 14 rozdział jest skierowany do Kościoła i uczy ich ludzi, żeby weszli, jeżeli ktoś mówi językami, niech wejdzie w proroctwa, że to jest Twoje dążenie, które powinieneś ustawić. Byłoby nielogiczne i bezsensowne, gdyby z góry było powiedziane, że Ty tego daru nie otrzymałeś. I za chwilę będziemy mówić, dlaczego proroctwo jest tak ważne, żebyś prorokował. Dlaczego ten dar proroctwa jest tak ważny spośród wszystkich darów. Dlaczego Paweł z 9 darów mówi, ale najbardziej po to, żebyś prorokował. Ale weźmy teraz dar języków. Może ktoś jest i mówi, ja nie mam darów języków, nie otrzymałem darów języków. Duch Święty prawdopodobnie nie chce mi dać darów języków. To Paweł powiedział, ja bym chciał w liście do Koryntian, powiedział to wyraźnie, chciałbym, aby wszyscy mówili językami tak, jak i ja mówię. Chciałbym, żeby wszyscy mówili językami tak, jak i ja mówię. Znowu kolejne zadziwienie, w jaki sposób miałby być to dla wszystkich, dlaczego Paweł powiedział, niech wszyscy mówią, skoro nie jest to dla wszystkich. A weźmy, powiedzmy na temat daru wiary. Dar wiary. Dlaczego on miałby być tylko dla wybranych? Skoro Bóg nas wzywa wszystkich do wiary. Albo pomyślmy sobie o darze uzdrawiania, skoro Bóg mówi tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Czyż to nie byłoby zadziwiające? Kochani, Jezus miał wszystkie dary. Jezus jest naszym przykładem, nie częściowym, ale całościowym. Tak jak On, tak i my. Paweł miał wszystkie dary, tak jak On, tak i my. Piotr miał wszystkie dary, tak jak On, tak i my. Ktoś mówi, ale ja to jakoś nie funkcjonuję w tych wszystkich. Tak, prawdopodobnie funkcjonujesz w tych, po pierwsze, w których masz upodobanie, czyli w tych, które ciebie, że tak powiem, kolokwialnie powiem, kręcą, więc je rozwijasz, ponieważ z darami jest jak z organami, je trzeba rozwijać, trzeba nad nimi pracować, trzeba je używać. Organ nieużywany zanika. Organ używany rozwija się. I kiedy używasz tego, rozwija się. Nawet dar języków. Kiedy zaczynasz, dostajesz pierwszy raz dar języków, to on jest taki, że wielu przynosi radość. Moja żona miała taki dar języków, że myśmy się pokładali na podłodze ze śmiechu. Naprawdę. On był niesamowity, ale minęły lata i on już jest dzisiaj inny, bo on się rozwija. Amen.
I mówię do tych wszystkich, którzy przez całe życie mówią tylko sikarabanda pod nosem, że po 10 latach powinien się trochę rozwinąć. Po prostu rozwijamy dary. Tak samo jest z darem proroctwa. To nie jest tak, że nie masz daru, aby używać słowa proroczego. Absolutnie, że go masz, ale musisz zacząć wchodzić na etap używania tych darów. Dar uzdrawiania. No, trzeba zacząć się modlić o ludzi. Trzeba zacząć służyć ludziom. I porozmawiajmy sobie teraz o tym, dlaczego ten dar proroctwa. I Paweł to zestawił z darem mówienia językami. I spróbuję najpierw przeczytać kawałek. 14 rozdział, werset od drugiego przeczytam. Parę wersetów. O, tutaj widzę, mamy nowy sprzęt, wiecie to. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wykłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Z 9 darów, które Bóg nam udzielił, 8 z tych darów jest ku zbudowaniu Kościoła i budowaniu ludzi. 1 z tych darów jest ku zbudowaniu siebie samego. Tym jedynym darem, który buduje siebie samego, czy możemy zostawić ten tekst na tym, bo mi tu mam... Mogę patrzeć. Jeden z tych darów, który właśnie buduje, ten dar języków, który buduje siebie samego, mówi tak, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha wygłasza rzeczy tajemne. I werset poproszę 4. 5, przepraszam. Nie, 4. Jednak z Biblii mi łatwiej jakoś. Jest... Człowiek, jak się do czegoś przyzwyczai, to już mu później ciężko. 4 mówi, kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Czyli jeżeli mówimy językami, budujemy siebie. To jest jedyny dar do tego, żeby zbudować siebie. I teraz nie wiem, czy wiecie o tym, ale my nie możemy dać siebie nic, dopóki nie zbudujemy siebie. Nie możemy dawać rzeczy ludziom, których nie mamy. Nie możemy pomagać ludziom, jeśli sami jesteśmy w ruinie. Naszym podstawowym, fundamentalnym powołaniem jest zbudować swoje życie w Chrystusie. Niech ktoś mi powie amen, pomoże. Jeżeli tak, jeżeli moim podstawowym zadaniem jest zbudować swoje życie w Chrystusie, potrzebuję tego daru. Tym jedynym darem jest dar języków. Dziwne by było, gdyby Bóg ograniczył je do tylko pewnej grupy ludzi. Absolutnie tak nie jest. Każdy z nas ma możliwość wejścia w dar mówienia innymi językami. I kiedy zaczniesz mówić innymi językami, zaczniesz budować siebie, bo kto mówi w językach, jest powiedziane, mówi do Boga, a Bóg i wygłasza rzeczy tajemne. To oznacza, że Duch Święty, który w nas mieszka, wypowiada słowa, a te rzeczy tajemne, co jest powiedziane, jest mowa o wielkich, potężnych, bożych rzeczach, wielkich perspektywach, wielkich obrazach, wielkich możliwościach. Więc Duch Święty, kiedy mówisz językami, tworzy w tobie wielkie możliwości, wielkie perspektywy, wielkie obrazy. Coś potężnego, to są te rzeczy wygłaszane do Boga. Więc kiedy się modlisz, wygłaszasz się modlitwą, jaką ty sam nie jesteś w stanie poukładać w najszczerszych i najpiękniejszych słowach. Duch Święty wspomaga w nas wewnątrz, aby nas zbudować i stworzyć duchowych olbrzymów, którzy nie popadają w depresję, którzy nie poddają się okolicznościom, którzy nie rezygnują, kiedy jest trudno, ale stoją twardo na nogach, wypełnieni mocą Ducha Świętego poprzez moc, którą Duch Święty rozbudził w tobie, kiedy modliłeś się w duchu językami. Amen. I w tym kontekście Paweł powiedział, chciałbym, żeby wszyscy mówili językami. Ale wiecie, jak to z tym 14 rozdziałem? Ponieważ ten 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian często słyszałem, jest używany w tak niewłaściwy sposób. To jest trochę tak, nie wiem... Wyobraźcie sobie, że, jakby to powiedzieć,
Kiedyś to w młodzieży pokazywałem tak. Obrączkę, wziąłem taką srebrną obrączkę, którą od kogoś pożyczyłem z was, którą wziąłem na palec i założyłem srebrną obrączkę, a potem wyciągnąłem swoją obrączkę, która jest złota. Ponieważ jest złota, jest bardziej wartościowa niż ta srebrna. A ponieważ jest bardziej wartościowa niż ta srebrna, no to oczywiście zaczynam cenić ją bardziej. Ale nie wyrzucam tej srebrnej, bo ona też ma swoją wartość. Taki przykład. To oznacza, że jak Paweł mówi, że mówienie językami, prorokowanie jest bardziej wartościowe niż mówienie językami, nie oznacza, że języki masz wyrzucić. Nie ma tam petardy w tym, ja wiem. Ale to naprawdę dużo zmienia. Ponieważ my, chrześcijanie, jesteśmy nauczeni albo rybki, albo akwarium. To jest nasze funkcjonowanie. Coś razem nie może już funkcjonować. Więc jak, Paweł powiedział, większy jest ten, który prorokuje. Popatrzcie, piąty rozdział przeczytajmy. Piąty werset, przepraszam. A pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że je wykładał, aby zbór był zbudowany. Więc mówi, większy jest ten, kto prorokuje, niż mówi językami. Więc ktoś wziął to i powiedział, w kościele nie można mówić teraz językami, bo większy jest ten, który prorokuje językami. Ale przecież to jest chore. Ten, który prorokuje, jest większy, dlatego że buduje zbór. Nie buduje tylko siebie samego, bo większą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ale nie oznacza to, że masz rezygnować z czegoś, co buduje ciebie samego. Wręcz przeciwnie, potrzebujesz mieć coś, co buduje ciebie samego, po to, żebyś mógł służyć innym. Dlatego modlimy się językami i to bardzo dużo, ponieważ potrzebujemy być do tego miejsca zbudowani, aby móc zacząć prorokować. A drugą rzeczą dosyć ważną i istotną jest to, że języki właściwie to jest brama wejściowa do obszaru proroczego. Niesamowicie, proroctwa zaczynają się w momencie, kiedy zaczynasz wypowiadać, ponieważ kiedy wypowiadasz tę wielką perspektywę, tą wielką szerokość, tą wielką, wielkie rzeczy od Boga, masz wgląd duchowy w tą rzeczywistość i właściwie proroctwa w pewnym sensie już są wykładem tego, co Bóg wkłada do ciebie, kiedy się modlisz. Obrazy, które ci pokazuje, wizje, które ci pokazuje i rzeczy, które ci pokazuje. Dlatego tak bardzo jest ważne, żebyśmy też uczyli się modlić. Językami, a jednocześnie zabiegali o to, żebyśmy mieli proroctwo. Ponieważ proroctwo to jest Boży kierunek. Proroctwo to jest sygnał, w którym kierunku mamy iść. Lub ktoś ma iść. I to może budować. I pamiętacie, że Paweł mówi o zasadach funkcjonowania na nabożeństwie. Na nabożeństwie. Więc wyobraźcie sobie, że gdybym wyszedł tutaj i powiedział teraz wam w językach, wypowiedział całe kazanie, a potem wyszedł. Który z was byłby zbudowany? Popatrzcie, dalej czytamy takie słowa. Tak wtedy, bracia, jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie? Jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały rozmaitych tonów, to jakby można było je rozpoznać, czy grają na flecie, czy na cytrze. A gdyby trąba wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językami zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co mówi? Nawet wiatr bowiem mówić będzie. Na wiatr mówić będzie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma żadnego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, który mówi cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może mieć na Twoje dziękczynienie powiedzieć amen, skoro nie rozumiem, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy.
Popróbuję wam to wyjaśnić na nasz polski język. Otóż w kościele tym w Koryncie była taka praktyka. Wychodził ktoś pod natchnieniem Ducha Świętego i wypowiadał mniej więcej takie kazanie. Kora basika la hatotira kote masakata. E para basiko la pahatira ta soko. E hara tihata. Amen. I Paweł mówi, wow, jestem pod wrażeniem tego daru, ale wiesz, chciałbym wiedzieć bardziej, co Bóg mówi przez to, bo wiem, że Bóg mówił przez ciebie, ale nie rozumiem, co mówił przez ciebie. Dlatego jeśli mówisz językami, proszę cię, żebyś modlił się w duchu o rozróżnienie tych języków, żebyś podał nam wykład. Bo jeśli mówisz z Boże, któż może powiedzieć na to amen? Zgadzacie się ze mną? Dlatego on mówi, módlcie się w duchu, abyście mieli objawienie w rozumie. Czyli wróć lepiej na miejsce, módl się w językach do miejsca, kiedy zaczniesz je rozumieć. A potem przyjdź i powiedz, co Duch Święty mówi. Jest czymś innym mówienie językami, a czymś innym modlitwa językami. Mówienie językami jest przekazem dla ludzi, modlitwa językami jest modlitwą twoją z Bogiem. Więc kiedy się modlisz w językach i oddajesz Bogu chwałę, kiedy się modlisz nawet w zgromadzeniu, jest to twoja modlitwa i nikt z nas, nawet gdybyś po polsku mówił, nie podsłuchujemy jedny drugich, co ty robisz w uwielbieniu. Czy mówisz po polsku, czy w językach, bo to nie ma znaczenia. Ale jeśli miałbyś wyjść przed wszystkich i wypowiedzieć coś do nas, chciałbym, żebyś powiedział to w słowach, które są zrozumiałe dla nas. Bo wtedy to nas zbuduje. Zatem Paweł nie mówi, przestańcie się modlić językami, tylko dwa razy powtarza, chciałbym, żebyście się modlili, jak i ja się modlę. Ale modląc się o to, starajcie się o zrozumienie tego. I kiedy to zrozumiecie, kiedy przyjdzie dar wykładania języków, wtedy wyjdźcie do przodu i powiedzcie, co Bóg do nas mówi. Nie wiem, czy ja to zrozumiale powiedziałem, czy w językach. Po polsku mówiłem, bo nie wiem, ja już mam taki, wiecie, już nie wiem, gdzie ta granica jest. Zatem Duch Święty chce ci udzielić darów. Chce ci, żebyś w nich chodził. Kościół dzisiaj jest totalnie bezsilny, ponieważ nie przestał wierzyć trochę w dary Ducha Świętego. Niektórzy ludzie w to nie wierzą i odsuwają, ponieważ uważają, że można tylko wybudować właściwą doktrynę, właściwą teologię, trzymać się ideologii i jakoś przeżyć życie. Tego się po prostu nie da. To, co się dzieje z ludźmi, którzy są bez mocy, aż wstyd opowiadać publicznie. Oni wyglądają dobrze, ale ich życie jest wypełnione bardzo trudnymi zmaganiami i rzeczami w ich życiu. Dlatego tak bardzo potrzebują mocy Ducha Świętego, żeby mogli zbudować swoje życie. I zacząć modlić się w duchu i budować wielkie życie w sobie, aby móc usłużyć potem wszystkim innym. Dlatego ten dar mówienia językami jest niezwykle ważny też, abyśmy mogli wejść w obszar tych wszystkich darów. On mówi, módl się o słowo prorocze, ale w duchu, tak jak się mówię, bo jak mówisz w duchu, to rzeczy się dzieją. Dlatego zapraszam cię i zachęcam cię do tego, żebyś otworzył się na dary Ducha Świętego. Żebyś przeczytał 12 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Żebyś zastanowił się i pomyślał sobie, zapragnął darów Ducha Bożego. Żebyś starał się usilnie, a ja ci wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To oznacza, że tak naprawdę 9 darów Ducha Świętego to jest tylko początek tego, co Duch Święty chce dla ciebie zrobić. To jest początek tego, co On ma w planie dla ciebie. W związku z tym, kiedy będzie 9 darów, kolejne zaczną przychodzić. Bądź pasjonatą tego, co Duch Święty ci daje. Bądź za to wdzięczny, Bogu dziękuj i wchodź coraz głębiej. I idź coraz głębiej, ponieważ Kościół tych czasów, który właśnie powstaje, będzie Kościołem mocy. Nie ideologii, mocy. Ideologii każdy ma różne. Dzisiaj jest YouTube i na YouTubie są przeróżne ideologie.
a tylko moc będzie czyniła różnicę. Miecz mocy będzie czynił różnicę. Kiedy demony będą musiały uciekać, a Boży Duch będzie panował. Powstańmy, pomódlmy się razem. Duchu Święty, prosimy Cię o to, żebyś przyszedł na swój Kościół. Abyś przyszedł, drogi Duchu Święty, ze wszystkimi darami Ducha Bożego. Proszę Cię o każdy z darów, aby objawił się w ciele Chrystusa. Modlę się o mowę mądrości, aby Kościół przemawiał z mądrością, aby wypowiadał słowa mocy, które zmieniają życie innych ludzi. Rady, które zmieniają życie innych ludzi. Proszę Cię także, Duchu Święty, o dar wiedzy i poznania, abyśmy widzieli, jaka jest szerokość, głębokość, długość i wysokość. Abyśmy mogli widzieć konkretne sytuacje w duchu i rozpoznawać je i działać zgodnie z tym, co widzimy. Proszę Cię, Panie, o dar wiary dla każdego tutaj z obecnych, aby chodził w wierze w swoim osobistym życiu, aby wiara była manifestacją w jego osobistym życiu. Proszę Cię też, Duchu Święty, o dar uzdrawiania dla każdego na tym miejscu, abyśmy mogli usłyszeć ludziom, abyśmy mogli ich nakarmić, ale abyśmy mogli też ich uzdrowić. Żebyśmy przynieśli chleb i przynieśli uzdrowienie. Proszę Cię, Duchu Święty, o dar czynienia cudów. O dar czynienia cudów, o to, żebyśmy mogli sprowadzić manifestację Twojego Królestwa na ziemię. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Cię, Panie Jezu, o to, żeby wszyscy mówili językami, jak i ja mówię. I proszę Cię, Panie, aby mieli też wykład tych języków. Proszę Cię, Panie, także również o rozeznawanie ducha, aby rozpoznawali i nie wplątywali się w niepotrzebne, zawiłe i skomplikowane rzeczy, ale aby weszli w duchowy obszar i widzieli, co jest z Ducha Bożego, a co jest z ducha demonicznego. I też, Panie Jezu, przede wszystkim wołam o dar proroczy na to miejsce. Wołam o dar proroczy na to miejsce w imieniu Jezusa. Wołam o ducha proroczego. Będziemy mieli proroka tu w styczniu, 27 stycznia przyjedzie z Irlandii prorok. Potem 10 marca będziemy mieli proroka, w styczniu będziemy mieli Joe Corego, w marcu będziemy mieli Mary Dorian, która już u nas była. Ale Panie, prosimy Cię, żebyśmy wszyscy weszli w taki ducha proroczego, żebyśmy wypowiadali słowa wiary, słowa zwycięstwa, słowa przezwyciężania wszelkich okoliczności, abyśmy budowali ludzi i aby ludzie weszli w swoje zwycięstwo. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Proroctwa budują, proroctwa zachęcają i proroctwa pocieszają. Panie, daj nam tę moc, aby zmieniać życie ludzi przez dobre słowo. Zmień nasz język, zmień naszą mowę. Niech ona będzie mową wiary i chwały, a nie mową porażki i potępienia. Niech ona będzie mową zwycięstwa, a nie mową przegrania. Niech będzie mową chwały Jezusa Chrystusa. Niech będzie słodką rzeką, wytryskującą ku żywotowi wiecznemu z naszych ust. Niech nasz język będzie uchwycony przez Boga i żadne nieprzyzwoite słowo, ale tylko budujące, mogące zachęcić, zbudować i doprowadzić do pewnego zwycięstwa, niech będzie w naszych ustach. Uczyń nas, Panie, Twoimi narzędziami. Jesteśmy gotowi, byś nas używał. Jesteśmy gotowi, byś użył naszych rąk, naszych ust, naszych oczu, naszych uszu, abyśmy mogli służyć i zostawić ślad na tej ziemi Królestwa Bożego. I aby Twoje Królestwo rosło i rozwijało się. I aby Twoja chwała się rozwijała i rosła na cały Wrocław, na całe miasto, na cały kraj. I w konsekwencji na cały świat, bo jesteś wielkim, wspaniałym Bogiem. Jesteś dobrym niebogiem. Jesteś dobrym królem. Jesteś naszym życiem. Jesteś naszym źródłem. Chwalimy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jest królem. Jest naszym życiem. Wow, chwała Ci, Jezu! Dajcie Mu chwałę!